Witam na kanale po godzinach. Dzisiaj taki ciekawy filmik z mojego studia, gdzie nagrywam filmiki dla was. Stare meble, nie patrzcie na to. Coś wam pokażę. To jest moja pierwsza klawiatura, która ma już 18 lat. Firma Chicony i do dzisiaj działa. Wszystko działa. Nieraz była zalana wodą, herbatą, chipsy tam wpadły, chleb, no bo ja tu i czasami jadłem sobie. No także i ona daje radę. Myszkę to już nieraz zmieniłem do nagrywania. Kupiłem sobie, oj przepraszam za palec, takie słuchaweczki. Jak się podłączy USB, to tutaj ten znaczek się świeci na różne kolory, ale ma to jedną wadę, bo wtedy dziwny dźwięk jest w słuchawkach, takie brzęczenie. To jest firma Onikuma. No, polecana była w tym na Allegro. Jak widzicie, kupiłem grę specjalnie do nagrywania. Zaraz pokażę wam, jak nagrać w ogóle, jak grać tą grę, bo to też nie jest łatwe. Tutaj jest historia moich komputerów. To jest mój pierwszy komputer. On ma 18 lat. Jeszcze ma, patrzcie, ma tutaj napęd, jaką ma prędkość. Liczyła się chyba ta 40. No. Bo któreś było nagrywanie, a to jest odczytywanie, nagrywanie. I to też jakoś było coś takiego. Tu jeszcze mam na stare dyskietki 3,5 czy 2,5. Tu jest zasilanie, tu jest reset. I zielona się świeciła, że działa, a czerwona, że mieli tutaj ten dysk, czy tam procesor. Oczywiście tu, czekajcie, wysunę tego róbcia. Wszystko rozbebeszone, bo słabo się chłodziło. To są zasilacze. Zasilacze od jednego i od drugiego komputera. To jest chyba od starego, tego właśnie srebrnego, czy tam szarego. A to jest od tego czarnego już. To jest ten, na którym nagrywałem dla was filmiki z symulatora Farmy 2009. I 9, 11 i 13. I on już tutaj nie ma stacji dyskietek. Ten duży włącznik, o, tutaj jest ten taki reset, jest po lewej i od dysku światełko na dole. Tu jakiś jest wyświetlacz z temperaturą, jaka długość pracy jest. Tu już na DVD miałem stację, ale dzisiaj musiałem wymontować z niego DVD i przełożyć do nowego komputera. Nowy wygląda tak. Tu jest TP-Link. To jest nowy. Stacja jest najprostsza, jaka tylko możliwa, najtańsza po kosztach. Tu jest zasilanie, tu jakieś tam lampeczka się świeci, bluga, tu jest reset. I teraz tak, z tego czarnego przełożyłem do tego nowego, bo próbowałem zainstalować grę z internetu. Ocean of Games, jakieś inne, tam na YouTubie patrzyłem. No, wygrywałem sobie tylko wirusów. Także nie polecam. Kupiłem sobie grę na płycie. A to jest jeszcze mój pierwszy głośnik Creative, tuba i takie małe satelitki. No, ale już teraz nie używam, bo mam słuchawki. Kolidowałoby to, inne dźwięki by zbierał. To jest stary monitor. Miałem jeszcze inny, taki z dupą taką podłużną. Jak włączałem, to aż światło przygasało w domu. To on właśnie chodził z tym komputerem. A do tego już kupiłem tamtego czarnego, ale tamten się też wypalił.
i jest Philips, i Philips. Philips służy już sporo czasu. Dobra, no i teraz tak, kupiłem grę Farming Simulator Gold Edition. Co to jakiś wygaszacz ekranu był ustawiony? Tak, wygaszacz. Złota edycja. Kupiłem używane za 50 zł od chłopaszka. Co też się przymknęło? Tu jest płyta. Płyta już jest sfatygowana, ale nie rzutuje. Działa. Tu jest książeczka. Książeczka. W książeczce, może tak, będzie lepiej. Jest wszystko. Od instalacji, rozpoczęcie tu gry, sterowanie, gdzie maszyny, sklepy, kariera. Jak się zarabia pieniądze, tutaj uprawy. Tu jakie maszyny są. Kurczę, jeszcze tego nie czytałem, wiecie? Łowce nawet są. Łowce to ja się boję. Tu jest cała mapa. Bjornholm i West Bridge Hills. Oj, sosnówka jakaś jest. A, wiecie co? Bo to jest złota edycja i ja mogę przecież zainstalować ten dodatek, bo ja to mam z dodatkiem. Może mi to sporo ułatwi. Także niewykluczone, że ten dodatek też wgram ze sosnówki. I tak, tu są dwa kody. Klucz o, Farming Simulator i klucz do dodatku. I teraz tak, jak będziecie wgrywać grę, instalować. No i ciąg dalszy co do instalacji, bo przerwało mi nagrywać. To jest kod, chociaż jest napisane, że klucz do dodatku, to jest właściwy kod do gry. A to jest klucz do dodatku. Nawet widać po długości. No i teraz przystąpimy do instalacji. Wezmę płytę do napędu. No i patrzymy, co się dzieje. Dobra. Mój komputer. I klikamy od razu na ten czerwony znaczek. I instaluję grę. Zainstaluj grę. A, tutaj przybliżę. Klikamy oczywiście dalej, akceptuję umowę, dalej, domyślne, dalej, tutaj gdzie ma być, niech tak będzie i idzie instalacja. Ale tu głośno pracuje ten napęd, aż mi tu po nodze wieje wiatr. To taki będzie odcinek, taki jakby poradnik, jak zainstalować. Także na tą chwilę to nie ma to żałować tych paru złotych. Lepiej kupić od kogoś grę, której nikt nie używa. Tylko kupujcie blisko, bo jakby coś było nie tak z płytą, to zawsze można mu to odwieźć. A jak zamówicie z przesyłką, to ktoś może specjalnie wysłać wam uszkodzoną. I co, i potem odeślecie, jak to będzie kosztowało tam 20 zł czy 50? No nawet nie będzie wam się opłacało. Także warto na Elixa wejść i popatrzeć sobie na najbliższe. Na najbliższe takie właśnie, gdzie się znajdują te gry. Najbliższe miejsca. Ja to tak sobie do 15 km zrobiłem. Od swojej miejscowości.
Kurczę, na tym komputerze to idzie wszystko jak burza. Dobra. No i bierzemy zakończ. Tu się pojawił jakiś komunikat, aplikacja w tym komputerze wymaga. Zamykamy. I klikamy uruchom, bo już nam się tu pojawiła ikona, tu, na komputerze i bierzemy uruchom grę. I teraz wpisujemy ten kod. Tylko tak, jak ja go nagram, to wy sobie będziecie wpisywać. Dobra, a wpisujcie sobie. Na zdrowie. 6 AF A7. Oczywiście myślniki też muszą być. MXTN6 myślnik XZQR5 myślnik A35AA myślnik MDXLT. Dobra, przekładam rękę. Dalej. Wprowadzony klucz jest poprawny. Wszystko bangla. Chodzi to z płytą. No i proszę. Chodzi? Chodzi. No głosu nie ma, bo słuchawki tam leżą. Idzie wszystko na słuchawki. Proszę bardzo, kariera. Samouczki. Kariera wygląda tak. Gra wieloosobowa. Samouczki. Powiem wam, że samouczek jest bardzo krótki. Naprawdę z grubsza zrobiony. No i to by było na tyle. Widzimy się w filmikach. Może ogarnę ten dodatek tej Sosnówki. Nowe maszyny miałem takie polskie. Powgrywać. No. To do zobaczenia, na razie, cześć.